Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgier. były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. Dziś porozmawiamy o hakach PiS na Mencena. Wczorajsza gazeta wyborcza przyniosła rozwinięcie informacji, które pojawiały się w mediach, także na, na naszym kanale. Czyli o tym, że brat Słowomira Mencena, Tomasz Mencen, ma zarzuty od 10 lat w zorganizowanej grupie przestępczej. Natomiast co jest ciekawe w tym wszystkim, bo o tych zarzutach napisał 5 grudnia Słowomir Mencen, mówiąc o tym, że ludzie władzy mi grożą. Mój brat, Tomasz Męcen, w 2013 roku taki wpis napisał, to jest skrót. Usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, za co grozi mu 10 lat więzienia. Dlaczego o tym pisze? Niektórzy bardzo źli ludzie i niestety dość wpływowi, mający dostęp do aktów prokuratorskich, myślą teraz, że mogą mnie tym szantażować. Chodzą po mieście i chwały się, że mają na mnie haka. Skoro mojemu bratu grozi więzienie, to oni będą mieli argumenty, żeby mnie nakłonić do korzystnego dla nich zachowania. Bardzo źli wpływowi tutaj należy do kół rządzących. Korzystne dla nich zachowanie oznacza posłuszeństwo i polityczną podległość. W przeciwnym wypadku będą niszczyć naszą reputację, będą kłamać, będą próbowali nas komprowadzić, wszystko wszystko, co za potrzebne, żeby utrzymać się u władzy. No i po czym zaczął się na TikToku, Facebooku i tak dalej głośno odcinać od. Władzy. I tutaj jest y, historia polegająca na tym, że zarzut, e, który postawiono Męcenowi, e, no jest, jest y, bardzo poważny. E, I to jest tak, że. Y, no to jest tak, że pis był w stanie z tego zrobić no, lewar i zrobił lewar, no to zresztą o tym Mon mówi. No teraz jest pytanie następujące, dlaczego pis, który atakuje konfederację wszelkimi dostępnymi siłami, pozostawił ten lewar bez realizacji. No i tutaj... Hmm... Tutaj mówimy też o ogromnych kwotach pieniędzy, które zostały zarobione na tym procederze, ewentualnie na tej działalności, w zależności jak na to patrzeć. Po co, no, co tak naprawdę robił brat Mencena? Otóż wprowadzał on do użytku popularne. Automaty, które działały tak jak jednorę, jednoręcy bandyci, tylko oni twierdzili, że to nie są jednoręcy bandyci, ponieważ jednoręcy bandyci działają w oparciu o losowe o losowanie, czyli o te, że pojawiały się po prostu wygrane losowo. A tutaj miało być to po prostu kurs giełdowy. Po prostu że te, to, co się tam pojawiało i, i decydowało o wypłacie, nie było czynnikiem losowym, ale było po prostu notowaniem giełdowym. No, prawda jest taka, że jest to potężny hak, o czym właśnie gazeta wyborcza donosi. Natomiast to nie jest jedyny hak. Tomek mówił poprzednio o. Sprawie też w Niemczech. Sprawie, o której my wspominaliśmy, że materiały ma agencja wywiadu i częściowo je przekazała Ziobrze. Podkreślając, akurat nasi informatorzy z tego kręgu podkreślali, że Ziobro nie robił żadnych użytku, nie robił jego podlegli prokuratorzy, nie robili z tych materiałów żadnego użytku. Ja przypomnę, że no właśnie tutaj na tym kanale. Wiele, wiele tygodni temu e, mówiliśmy, że ziobro melduje i przechwala się na e, Nowogrodzkiej, że trzyma Nomen Omen mm, e, Bencena Zajaja, że jest w stanie go zmusić do określonego zachowania. Teraz druga rzecz. O tej rzeczy nie było u w artykule w gazecie wyborczej, natomiast ona też ma tutaj znaczenie. Głównym doradcą Mencena jest Przemysław Witler, który sam ma sprawę w sądzie. Gdzie jest oskarżony o defraudację pieniędzy fundacji, którą zarządzał. Po prostu wydawał pieniądze z karty fundacji na swoje prywatne zachcianki. Tutaj dokładnie to opisano na stronie Radia Z, pokazując, cytując tego. No, on generalnie twierdzi przed sądem, że się rozliczył, że co tam sobie wypłacił, to to zwrócił. I uważa, że jest czysto. Natomiast ta sprawa 5 lat czekała z wejściem na wokandę. Kiedy ja zapytałem Przemysła Wiplera, to twierdził, że prokuratura się skompromitowała, ale nie potrafił albo nie chciał wypunktować, na czym ta kompromitacja prokuratury miała polegać. Biegli tam, nie zostawili suchej nitki na Wiplerze. Robiło wrażenie natomiast w tymże akcie oskarżenia, że tam się oskarżony podaje dochody. No więc Wipler podał kwotę około 150 tysięcy zł miesięcznie jako dochód. Więc jak widać działalność lobbystyczno, public relation, bo taki jest jakiś profil jego, czyli specjaliści od kryzysów wizerunkowych, no idzie mu bardzo dobrze. No i on jest tym człowiekiem, który wspiera Słowomira Mencena. Tomku. Ty jesteś specjalistą od, od tego, w jaki sposób służby, a także no, działające na zlecenie polityczne, używają tego typu haków. Na ile te haki pisowskie na Mencena są groźne, a na ile on, tak jak on twierdzi, i próbuje je bagatelizować? Znaczy, dokładnie, dokładnie znam tą sprawę. Ja Państwu powiem tylko tyle. Przeczytajcie na przykład w takim branżowym piśmie EPLAY, i tutaj jest, tak, to świeży materiał, teraz 26 roku. W historii policji nie przeprowadzono dotychczas w jeden dzień tak szeroko zakrojonych działań. Zaangażowanych w nią było. 2,5 tysiąca policjantów z Centralnego Biura Śledczego, jednostek antyterrorystycznych, komend wojewódzkich, miejskich, powiatowych, z całej Polski, wspierali funkcjonariusze służby celnej, którzy przeprowadzili między innymi 245 eksperymentów w postaci rejestracji procesów przebiegu gry na zakwestionowanych automatach. Opisywana realizacja policyjna jest reakcją na ewolucję mechanizmów przestępczych związanych z nielegalnym hazardem. Już w 2008 roku Prokuratura Polarcji na w Stoku wspólnie z policjantami CBSP. Ja tylko Państwu powiem, tyle, sprawę przygotowało CBA. Sprawę przygotowało CBA i to centrala CBA przygotowała, przygotowała tę sprawę. Tutaj jest jeszcze jeden aspekt, o którym pan Męcen pewnie na pewno bardzo dobrze wie. Jednym z takich bardzo ważnych zadań było to, żeby nie dopuścić na rynek polski ekspansywnie wchodzących Rosjan ze swoimi produktami, bo Rosjanie chcieli opanować rynek automatów i rynek hazardu. Dawali swoje maszyny, dawali, dawali swoje, swoje programy rzeczywiście chcieli dać bardzo dużo pieniędzy. Ja już tutaj szczegółowo dalej nie będę tego opisywał. I niewątpliwie i pan Mencen, jego brat i pan Gramowski spotkali się z tym wszystkim. I jeżeli chodzi o ten program, o który tutaj miał brat pana, pana Mencena dla pana Gramowskiego przygotować, ten program ja sądzę, że był tylko przygotowany nie tylko również... Z panem, panem Mencenem, ale tutaj były pewnego rodzaju działania związane, jakby to powiedzieć, szanowni państwo, z przychylnością i zbiernością niektórych urzędników w Ministerstwie Finansów. I to był i to tak, tak to wszystko wyglądało, dlatego to było tak poważne uderzenie od razu w całej Polsce. No to, to była największa akcja policyjna w Polsce najwięcej funkcjonariuszy do tej pory zmobilizowanych było, tak jak państwo wiecie, także y, rozumiecie, że ta akcja była bardzo długo przygotowana. Rozumiecie państwo, że to jest niezwykle ważna rzecz. Jeżeli teraz pan y, Mencen y, mówi, że jest szantażowany i że ta sprawa tak długo, tak długo trwa, bo tam nie ma nic, no to jest w błędzie. Ten materiał, Pana redaktora Głuchowskiego jest bardzo dobry. Rzeczywiście pokazuje tam nawet kwestię tej logistyki finansowej i wypłacanie tych pieniędzy. No to są rzeczy jednoznaczne. Pan Mencen, ja uważam, że oferta mecenasa Giertycha jest bardzo dobra. Pana Giertych. Teraz, teraz już sobie chyba patrzę, że już sobie zaczął, zaczął z tego żartować, bo, bo tak patrzył jak kot na mysz. Już widzę później Pana tak tak skacze i Pana Ja myślałem, że jest fachowcą od mediów społecznościowych, ale widzę, że nie. Ten, ten ostatni ruch Pana Męcena w instalowaniu w swoim pubie y, gazety wyborczej w toalecie. No, takie, no. no dziecinne, no dziecinne. To, to, to nie jest to nie jest ten, ten to, to, poziom. Tak, to jest nie to, że to, jest, to jest Natomiast, natomiast pan, pan, pan mecenas Giertych dobrze tłumaczył i mówił, żeby zakończyć ten mechanizm. Bo ja nie spodziewałem się, że, że mecenasowi Giertychowi chodziło o to, żeby utrącić mecena. Chodziło o utrącenie mechanizmu szantażowania i to taka była to jest, taka to jest, to jest, to jest tak jak ja, ja przypomnę na przykład tak. że w 2019 roku Paweł Miter opublikował materiały dotyczące Roberta Biedronia, który był ewidentnie hakowany i szantażowany przez polityków PiS. Czy do tego doszło, że już oficjalnie to tego nie wiemy? Natomiast oni zebrali teczkę która, takiego materiału, który polegał, już podlegał zatarciu, o tym, że polityk był skazany za pobicie własnej matki. Czyli szczególnie dla polityka lewicowego, który niemalże jego życiową misją jest ochrona najsłabszych, walka z przemocą i tym podobne rzeczy. No, I też trochę w Polsce, no, gdzie jednak. Yy, yy, Przemoc wobec kobiet, a już przemoc wobec kobiety, która urodziła, no to jest po prostu szczególnie dla polityki, i dlatego no strasznie kompromitująca. I, i to ujawnienie tego, tej, tego haka uwolniło Roberta Biedronia spod kurateli Pisu. Myśmy mieli konkretne nazwiska. Ja pomagałem redagować ten tekst. Pawłowi. tam były konkretne nazwiska osób, z spisu, które uwaga, zawoziły teczkę Biedronia do Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński lubuje się w takich momentach, w których on dostaje taki hak, on sobie go ogląda. On się po prostu z tym zżywa, że to jest właśnie to jest to, czym on będzie takiego człowieka po prostu cisnął. To jest na przykład, drodzy państwo, to, że on ma straszne pretensje do swoich ubeków, Włosika i Kamińskiego, że on na przykład nie może dostać żadnego haka, którym by postarował sobie mną i Tomka, Tomkiem. On po prostu, on jest głęboko wierzy, że te haki, bo tak w takim świecie funkcjonuje, że są jakieś haki. To jest tak, jak zawsze ktoś mówi, że nie ma, nie ma ludzi... Którzy wytrzymują przesłuchiwanie. Przesłuchania są tylko źle przesłuchiwani. Więc... Przypominam, Janku, że ten sam mechanizm, Jarosław Kaczyński i jego ludzie stosowali wobec y, pana Gowina. Tam też był wątek hazardowy, tam też był wątek hazardowy, tam jest który jest, nie, nie wypalił. Ale tam jest też I obyczajowy. I obyczajowy. No ja tam, nie tylko wobec Gowina, bo tam się pojawiały tak. normalnie w tak zwanej mainstreamowej prasie pojawiły się wątki, które nie były kontynuowane. Że byli ludzie od Gowina szantażowani ich orientacją, czyli to jest to, co dzisiaj, wczoraj, przepraszam, pojawiło się w związku z przyjęciem przez Parlament Europejski raportu komisji, która jasno stwierdziła, że PiS używał broni przeciwko terrorystom do prześladowania opozycji, do łamania ludzi, do oszczucia na ludzi. A to jest, drodzy Państwo to jest prawidłowy wniosek, natomiast oni się nie zdają sprawy, jak bardzo nam się udało złapać panów Wąsika z Tomkiem i oni nam zbudowali linię dowodową pomiędzy Pegazusem u Tomka, a dystrybucją po iluś miesiącach dystrybucją tych treści poprzez konta hejterskie w internecie, czyli można po prostu udowodnić że materiały brane od nas były następnie używane do ataku Pegasusem, były następnie używane do atakowania nas, poniżania, dezintegracji e, przez ludzi, wysyłania nam anonimowych kont, informacji sugerujących, że wśród nas są zdrajcy, że wśród nas są ludzie, którzy donoszą, że wprowadzono do naszego środowiska oficerów pod przykryciem. E, to są takie, właśnie, drodzy Państwo, no bo informacje są prawdziwe. Gdybyśmy nie mieli świadomości, że jesteśmy, jak jesteśmy, inwigilowani, to moglibyśmy nabawić się paranoi. Więc właśnie zacząć atakować siebie nawzajem, oskarżać, pomawiać, kto co wynosi, i to byłaby tutaj geniusz Wąsika, po prostu. No jednak hmm, po prostu nie zakłada, im się zawsze wydaje, że oni, e, że to oni są w takim właśnie przed akwarium i oni się po prostu bawią w terrarium i mają po prostu pełną kontrolę nad wszystkim. Efekt jest taki, że panowie sobie e, łącznie z tymi ich pseudo pracownikami mediów, nie używam słowa dziennikarzami, którzy prowadzili te konta hejterskie, zrobili sobie za bezdurne kilkanaście lat, zarzuty na kilkanaście lat więzienia. To jest takie śmieszne trochę, Państwo, że ze wszystkich tego typu rzeczy to oni po prostu popotykali się na takich najprostszych rzeczach. I to są takie dosyć proste Próbują wikłać w to i funkcjonariuszy, i prokuratorów, a to oni są, że Tak, tak, bo to jest tak, bo potem się po prostu nagle nagle się po prostu zrobiły u nich gigantyczne problemy. I wracamy, my wiemy, jaki ten mechanizm chłopów działa. No, no, nas Wielcych znał ten mechanizm jeszcze z, z, z sprawy Lepera. Znał, znał, tak, wiedział jak Jarosław Kaczyński działa, co jest jego główną bronią I... O to tak przez... chciał wybić tę broń z ręki Jarosława i to mu się udało, nie bo już to nie Męcena stoczymy. nie będzie nie szantażował, więc już nie ma czy... Tomku, tam jest problem, polega z Męcenem na tym, że Męcen jest prawdopodobnie dużo szerzej po prostu. Ja z tego, co Męcenowi ja... Męcenowi zepsuło się coś, co jest bardzo ważne, jeżeli mogę powiedzieć. Pani? Według informacji, które otrzymałem, to ta branża hazardowa widziała w panu Męcenie Człowieka, który będzie reprezentował ich interesy. W tej chwili przestali już w to wierzyć. Widzą, bo już nieraz było dużo takich ludzi, i teraz będą już. No już pan Mencen nie będzie mógł, e, chociaż może sam tego nie artykułować, nie będzie mógł występować jako człowiek, który skonsultuje tę, tę branżę, która niewątpliwie jest bardzo bogata, ma dużo pieniędzy. To jest właśnie, bo to są pytania, są koniec takie. Skończyło się. Są pytania takie. O dzisiejszym największym atutem, potencjałem Sławomira Mencena są bardzo popularne filmiki, szczególnie na TikToku, gdzie można domniemywać, że zostały po prostu wypromowane za pieniądze, za duże pieniądze. Pytanie, kto takie pieniądze wydaje na promocję. To oczywiście są hipotezy badawcze, które trzeba sobie zweryfikować. Natomiast ja jako człowiek, który się zajmuje mediami... To nie są rzeczy, które są aż tak chwytliwe. To nie są rzeczy, które są w jakikolwiek sposób odkrywcze. I na to, to, się, to na to się wydaje duże pieniądze. Pytanie jest, kto te pieniądze wydał, włożył. Dodajmy jeszcze tutaj tą rzecz, którą ja tutaj opublikowałem w internecie i to było cytowane o transferze pana Michała Grockiego do kancelarii z Mencena, z kancelarii Macieja Zaborowskiego. Maciej Zaborowski to jest kancelaria, która dziś jest najbardziej bodajże obłożona pracą ze spółkami Skarbu Państwa. No, oczywiście te reprezentowania polityków i pracowników mediów związanych z pisem to nie są dochodowe rzeczy, natomiast jak to niektórzy śmieją się, że to jest dochodowa inwestycja w klientów na przyszłość, bo dziś to są powiedzmy ludzie, którzy są w ofensywie, pozywają, próbują uprzykrzać życie mediom, żeby media, to są tak zwane slapy, drodzy Państwo, to są takie, takie, są określane procesy, które się wytacza po to, żeby dziennikarze i media bali się opisywać takich wpływowych osób. No w myśl zasady, że my mamy dużo pieniędzy a ciebie te procesy kosztują znacznie więcej no, krótko mówiąc obajtek wytaczając procesy gazecie wyborczej bawi się za pieniądze orlenu Gazeta Wyborcza bawi się musi się bronić przed tymi atakami w to ze swoich, za swoje tak że za pieniądze swoich czytelników no, bo to jest bo to tego no. typu rzeczy czyli to jest, to są po prostu pozwy które mają bo jednocześnie Daniel Obajtek ma pakiet pod hasłem, wy mnie zostawicie w spokoju i ja wejdę z reklamami. To, ja, ja, to obaj żeśmy dostrzegli, ja mało oglądam, oglądam, muszę przyznać, bo ty oglądasz, jakby powiedzieć, telewizję za nas obu, natomiast ja e, widuję te telewizje albo w tych, te, te które, które oglądam, bo gdzieś tam mam dostęp płatny, albo w, jeżeli chodzi o TVN24, to w takich urywkach na stronach internetowych, no i tam się gdzieś pojawiały te reklamy Orlenu. Tak, się rzeczywiście. Musimy też Państwa przeprosić. Nie mamy też wpływu na to, że reklamy Orlenu pojawiają się w naszych materiałach. To jest to jest, no, niezależne od nas. Mało tego, słyszeliśmy, że to jest wynajęte i celowo opłacane, że jest zamówienie, żeby w naszych materiałach właśnie, że zleceniodawca sobie życzy, żeby na tym kanale były te reklamy. Że, żeby, żeby te reklamy atakujące opozycję... Zapewniamy Państwa, że to dla nas nie będzie miało żadnego wpływu. My się śmiejemy, natomiast to, to jest... chodzi o to, że oni funkcjonują w takim tym, że jest kara, czyli są te pozwy, są nękania i jest nagroda w postaci, jest, ten, jest ta marchewka, że może być dobrze, że może być fajnie, jest tyle innych reklam także, Szanowni Państwo. Naprawdę. Tak, to jest, znaczy, on, znaczy Jarosław Kaczyński doszedł do wniosku, że polityką, to jest taki bardzo brutalny punkt tego, że ona jest, jest bardzo niewielka grupa ludzi, która ma realny wpływ na to, co się dzieje w Polsce, na to, co się dzieje znaczy w ogóle w kraju. Że to jest dosyć płytki rynek. To nie są Stany Zjednoczone, gdzie masz tyle set mediów, w całych Stanach Zjednoczonych, że próba blokowania jakiegokolwiek materiału jest po prostu tak naprawdę zaproszeniem do tego, żeby ten materiał stał się gigantycznie popularny. Bo, bo zaraz się bo, bo po prostu masz tak dużą liczbę mediów, że nie jesteś w stanie tego przekryć, nie jesteś w stanie tego zablokować. Możesz tylko i wyłącznie zbudować historię, dlaczego ludzie obejrzą. To w Polsce jest bardzo płytki rynek, jest płytki rynek pracy dziennikarskiej, jest płytny, płytki rynek mediów. To znaczy, moment, w którym decydujesz się pójść na wojnę z pisem, to jest moment, w którym wyla, wylatujesz po prostu ze wszystkich reklam spółek skarbu państwa, a także części reklam film prywatnych, które się boją reklamować, bo żeby się tych firm, które po prostu zależą w jakikolwiek w jakiś sposób od decyzji władzy. I mamy sytuację, w której. Mamy sytuację, w której Menzen prowadzi rzekomo, agresywną politykę wymierzoną w Pis i jednocześnie Władza ta ma na niego gigantycznego haka. Kiedy ja rozmawiałem od listopada 2022 roku z Przemkiem Wiplerem, za pośrednictwem komunikatora, jednego z komunikatorów, i zwracałem mu uwagę, że to bardzo źle wygląda, że jego prezes, z którym on doradza, ma taką niejasną sytuację rodzinną, nazwijmy to. Że ta sytuacja najprawdopodobniej dotyczy, bo tam bardzo ciekawie to ujął, bardzo prosto to opisał, tak przepraszam za określenie łopatologicznie Piotr Głuchowski, bardzo dobry dziennikarz, reporter, w który zwrócił uwagę, że dla prokuratora pisowskiego przeniesienie zarzutów z młodszego brata na starszego to jest zabawa w stylu podtrzymania piwa. Tak. Tym bardziej, że są tezy stawiane, że na przykład kancelaria Sławomira Mencena powstała właśnie z pieniędzy zarobionych przez brata na hazardzie. Po drugie, sama kancelaria świadczy usługi też dla podmiotów hazardowych. Tutaj jest, powiem Państwu tak, to kancelaria Mencena się kojarzy z, czy jest taka branża, właśnie to jest jakieś tajemnicze, to jest branża księgowa. No więc, drodzy Państwo, na branży księgowej nie da się w Polsce zarobić pieniędzy. Nie da się dużych pieniędzy zarobić na branżach, w których jest konkurencja doskonała. Jako człowiek, który w tej chwili jako prezes dwóch spółek wynajmuje biura księgowe, to powiem Państwu, że no poziom po prostu rentowności tych biur jest w Polsce naprawdę sprowadzony do tak zwanej konkurencji doskonałej. To jest troszeczkę tak, jak na, w Polsce na rynku przewozu osób, rynku taksówek, w których no po prostu te, te, te. Można się z tego utrzymać, można mieć jakiś dochód, natomiast nie, nie zbuduje się na tym fortuny, ponieważ fortuna zbija się na usługach, w których się jest monopolistą, w których się ma po prostu jakąś gigantyczną przewagę konkurencyjną. Więc te wielkie pieniądze, które się pojawiają przy męcenie, one muszą być z czego innego. I no tutaj cały czas tropy idą do branży hazardowej. I ja powiem w ten sposób. Kariera Mira Mencena medialna zaczęła się od programu Krzysztofa Stanowskiego kanał sportowy, gdzie on został po prostu zaczął być promowany. Tak jak państwu mówiliśmy, kanał sportowy to jest medium bardzo inteligentnie wysługujące się pisowi. Więc tam się zaprasza ludzi, którzy wobec których jest określony plan. I Sławomir Mencen trafił do Krzysztofa Stanowskiego w maju 2021 roku. Więc ja bym stawił hipotezę badawczą, że urabianie Mencena i robienie z niego męża opatrznościowego konfederacji, które potem doprowadzi do sojuszu z Pisem, właśnie zaczęło się wtedy. I jak ty powiedziałeś, że pan z e, Roman, Roman Giertych u, u, uwalnia Mencena z e, bycia. Szantażowanym przez PiS, to ja mówię, że ja bym chciał, i do tej pory tego nie, uzyska, nie, nie uzyskałem. Ja bym chciał usłyszeć z ust słowa Mira Mencena, bo tak ktoś nam ktoś tam zwraca uwagę, że my atakujemy Mencena. My go nie atakujemy. My chcemy usłyszeć jasną, oczywistą deklarację. I ze Spisem. I gdy Spis. Tak, znaczy tak, nie znaczy nie. Tak, Dokładnie. Dopóki, dopóki a dopóki takiej deklaracji nie będzie, to wszystko zaczyna wyglądać e, jak. Bardzo dziwnie. Znaczy, to się składa w jedną całość, w której Sławomir Męcen jest po prostu człowiekiem, który jest zakładnikiem. E, to powiem Państwu ukrótnie, jeden z ludzi służb, e, właśnie związany z wywiadem, który mi mówił, jak to chodzi, no to mówi: No, przecież Sławek bardzo kocha brata. Więc... Janku, ja przypominam, że można znaleźć, znaleźć w mediach materiały, w których występuje sam pan Sławomir Mencen, który broni pana Adama Gramowskiego. No to pan, pan Mencen jest zaangażowany również w te sprawy i to, to jest, można, to jest, za chwilę mogę Państwu mówimy, to a, a Mówimy rozpracę. o panu Adamie, który jest człowiekiem... Tak który no, bezpośrednio się zajmuje tym biznesem, który jest tutaj taką można powiedzieć centralną postacią nielegalnego hazardu. O ile, o ile powiem szczerze tak, kiedy Mencen występuje jako człowiek, który chce legalizacji pokera, który chce, żeby ten, bo w Polsce te przepisy antypokerowe to doszły do absurdu. To ja się mogę z nim zgodzić, zresztą ja zawsze, jak ktoś mi zawsze mówi, że poker jest grą losową, to ja mówię to zagrajmy. No to, to bo to, drodzy Państwo, poker nie jest żadną grą losową, jest to po prostu, to jest tak jakby powiedzieć, że szachy są grą losową. Poker jest to połączenie matematyki z psychologią. I to, to, jest, to, to, to jest po prostu sport. To jest sport, który może być używany, który może mieć silne tego. Natomiast no, sytuacje tego typu, że które obowiązują, te regulacje, które obowiązują w Polsce, są chore. Tym bardziej, że możliwość odcięcia dostępu graczom do stron hazardowych jest zerowa. Bo to, drodzy Państwo, polega to dzisiaj na to w Polsce, że po prostu blokuje się strony graczom, który, a, gracze, a gracz może mieć te, kupić sobie taki dostęp, no, tak zwanego VPN-a, który to kosztuje, są darmowe VPN-y. Te najlepsze kosztują rocznie to jest wydatek rzędu tam 150 zł na rok, które pozwalają po prostu sobie zmienić IP na kraj, z którego możemy już spokojnie korzystać. I popełniamy oczywiście w tym momencie wykroczenie, tam grając w gry z własnego komputera. W tym Natomiast powiem szczerze, możliwość ukarania winnego jest po prostu zerowa. No więc pytanie jest takie, że skoro, skoro przepis jest nieegzekwowalny, to może lepiej jednak opodatkowywać to w Polsce po prostu. No więc to też jest pytanie, kto na tym zarabia. Jeżeli się coś delegalizuje w taki sposób, w, której, w który tak naprawdę nie można tego zdegalizować. to jest inny temat. Naszym głównym tematem jest to, że Ty mówisz właśnie, że uwalnianie Mencena z szantażu. Pytanie, czy go w ogóle można uwolnić z szantażu, dlatego że ja nie widzę u niego takiej, powiem tak, chęci zrzucenia tego jarzma. Jest bardzo taki niefajny mem, mail, który, którego autorstwo przypisuje się słowomirowi Mencenowi. To jest taki men, znaczy mail, który kilka lat temu został popełniony. On to jest bardzo tam konkretny. Dotyczy konkretnych zarzutów pod adresem czołówki polityków wówczas partii jeszcze wolność, to była jeszcze partia przed partią Korwin w zakresie wydawania pieniędzy też z Parlamentu Europejskiego i tym podobnych rzeczy. Tam były, tak jak mówię, miały być formułowane zarzuty z punktu widzenia słowo Mira Mencena, między innymi do przemysłowego Ripplera. Powiem w ten sposób, no panowie milczą, nie mówią, że to jest fake, nie mówią, w ogóle starają się po prostu nie dotykać tego tematu, teraz sobie krąży po internecie i Powiem Państwu fakt, że ci panowie teraz blisko współpracują, bo Sławomir Mencen, co prawda w rozmowach, jak mówią moi informatorzy, którzy utrzymują z nim kontakt, bagatelizuje wpływ Wipplera na siebie jednak oczywiście potwierdza, że, że taki wpływ mają. Natomiast powiem, powiem jeszcze tak, ja pierwszy raz się zwróciłem... Do z prośbą o rozmowę do Mencena w czerwcu 2022 roku i on się nie odezwał. Co biorąc pod uwagę, że no powinien jednak polityk zabierać, nawet nie odpisał w stylu panie redaktorze: Ja nie mogę, bo mi coś tego on po prostu zignorował. Prośby. Potem tak samo zignorował pytania, które ja mu wysłałem odnośnie spotkania 3 kwietnia 2023 roku z Mateuszem Morawieckim. Tu w tym wypadku wysłałem już nie tylko komunikatorem, ale wysłałem mu też mail. Mam czy tym SMS-em na jego komórkę, więc na to 100% dostał. Poważny polityk, który sobie rości bycie, prawo do bycia w polityce, no, nie może zostawić pytania o to, o spotkanie z premierem, spotkanie, które starał się utrzymać w tajemnicy. Czyli tak, mamy sytuację taką, w której Mateusz Morawiecki spotyka się z człowiekiem, który ich, przynajmniej jeżeli patrzeć na to publicznie, odsądza ich oczci i wiary, nie chcę się tłumaczyć, nie chcę powiedzieć, czemu dotyczy, czego dotyczyło to spotkanie. Dlaczego było w takiej formule, a nie innej, że było ono w Toruniu. No, drodzy Państwo, to jest, to, tu niestety, to jest, jak to niektórzy mówią, uruchamia się tak zwana spiskowa, już nie teoria, ale praktyka dziejów że mamy do czynienia z sytuacją, w której pojawia się, bo co robi Mencen po przejęciu z rąk z Janusza Korwin-Mikkego partii Korwin, która była częścią Konfederacji. Zmienia nazwę na Nowa nadzieja. To jest dopuszczalne, taki rebranding. No zresztą trudno tutaj mieć mu zarzut, ale wchodzi w konflikt z takim politykiem mocno antypisowskim jak Artur Dziambor. I przeprowadza taką, no krótko mówiąc, dość ostrą egzekucję Dziambora, która doprowadza do tego, Dziambor nie chce walczyć. Tam było trzech polityków: Dobromir Sośnierz, pan Kulesza. I właśnie e, Artur Dziambor. Z czego Dziambor był najsilniejszy, najbardziej popularny z tych trzech polityków. Można nawet spokojnie zaryzykować twierdzenie, że Dziambor, e, e, to jest osoba, która może wygenerować punkt półtora punktu procentowego dla ugrupowania, bo jest bardzo rozpozna, rozpoznawalny, jest umiarkowany. I no powiedzmy ten Jakub Kulesza dobromi Rysośniesz są mniej znani, ale wartość dla, dla Konfederacji Dziambora była duża. I tenże męcen podejmuje decyzję o przyjęciu do partii posła tyszki poszła do niedawna z partii Pawła Kukiza i kieruje go na okręg Dziambora, w której w teorii nie ma on żadnych szans z Dziamborem. Tam wtedy wchodzi jako rozjemca Przemysła Wipler, który przekonuje, że Dziambor powinien stanąć do rywalizacji, do prawyborów. Dziambor miał, podobnie jak wszyscy posłowie, miał obiecaną jedynkę, tak zwaną, czyli numer jeden na liście, bez prawyborów. Oni nie chcą z tego zrezygnować. Mencen mówi, że prawybory mus, muszą się odbyć. Oni twierdzą, że nie ma żadnych prawyborów. Są autobusy prezesa Mencena, który dysponuje właśnie tutaj zapleczem organizacyjnym i jest w stanie przeprowadzić wszędzie wszystko, więc oni uważają, że nie ma sensu stawiać się w w takiej roli człowieka, który będzie autoryzował niedemokratyczne procedury, zresztą tam dochodzi do jakichś tam awantur, w próbę mediacji pomiędzy Mencenem a Dziamborem angażuje się Przemysław Wipler, przekonując, że Dziambor jak najbardziej powinien przestać na warunki Mencena. Mencen proponuje mu też start ze Szczecina z jego pełnym poparciem, uwaga, bez żadnych prawyborów. Więc zobaczcie, co, co, co on tutaj robi. Z jednej strony twierdzi, że mają być uczciwe bory wszędzie i wyrzuca Dziambora z jego okręgu, a z drugiej strony dopuszcza e, zrobienie z niego spadochroniarza w zupełnie innych e, tych. Tak więc tak naprawdę... Próbuje tak, instalować swojego brata również, Jan zainstalował. Otrzymało... Tak, zainstalował. Immunitet. Tak, tak, tylko że to też, jest, to też jeszcze wrócimy do tego, ale yy, wynikiem działań Mencena jest to, że Dziambor opuszcza Konfederację. Dziambor, jeżeli się dogada z Kosiniakiem Kamyszem, do którego jest mu dosyć blisko, pewnie pod względem ideowym, ewentualnie, to już trudno mi o tym mówić, bo to, no bo to są tak naprawdę dla niego to są dwa wybory: albo yy, konserwatywna frakcja platformy. Słuchownie. Albo, znaczy ja nie wiem, czy Hołownia ten, natomiast wydaje mi się, że PSL bardziej pasuje do niego niż... Ba PSL tak, najbardziej. tak, to PSL jest takim, PSL ma taką, powiedzmy sobie, taką yy, dziurę. Tym bardziej, że PSL był słaby w miastach, a Dziambor wystawiony na liście PSL-u naprzeciwko Tyszki go po prostu zmiażdży. I więc to jest, to jest, to jest, to jest to ryzyko, które tego, to pytanie dlaczego w czyim imieniu, skoro to szkodzi partii, dlaczego Mencen to zrobił? No w mojej ocenie to jest analiza, że Diambor nigdy nie pójdzie na współpracę z Pisem. I Diambor zresztą po odejściu wyraźnie podkreślał, że Mencen jest dogadany właśnie z Pisem i że tutaj jest tutaj jest ten prawdziwy powód, że został tak potraklowany. Tak i to jest kolejna. On mówił pod koniec kwietnia, że koalicja konfederacji z pisem, że koalicja konfederacji, której szefuje Mencen, jest pewna po prostu. On mówił to między innymi w portalu na temat i to jest też ciekawe, że głównym celem konfederacji w tej układance ma być zajęcie się resortem finansów i tutaj uwaga. Wchodzimy w to, o czym Ty mówiłeś, że Mencen ma być tym papieżem branży Zardo. hazardowej, który miał im tutaj po prostu dowieść. To jest ten. To jest ten Już nie no, wierzę w to. No bo, no bo to zostało wyświetlone, ale tutaj powtórznie. Tak. Ja tutaj zacytuję pana Artura Dziambora. Stawiam na to, że Mencenowi będzie szczególnie zależało na Ministerstwie Finansów. Jego zapowiedzi są przecież niesamowite. Musi jakoś powalczyć o spełnienie oczekiwań wyborców. Długo opowiadał, czego to się nie da zrobić z dnia na dzień, ale już widać, że im bliżej realnej władzy, tym trochę jego przekaz mięknie. Kontrola nad resortem finansów będzie więc kluczowa, żeby wyborcy nie zaczęli nerwowo pytać, dlaczego mija a podatki są niezmienione i ZUS działa tak, jak działa. A ja twierdzę, bo o tym Dziambor nie mówi, że jest, dla niego jest to istotne, przepraszam określenie, on ma gdzieś wyborców. Dla niego jest istotne dostanie się tam w zakresie... I finansów. Tak, dlatego, że on będzie w tym momencie, jest tak zwana, robisz, jak robisz tego typu te triki z omijaniem tych ustaw hazardowych, to pytanie jest takie, czy władza chce je respektować, ten trik, czy chce uderzać, bo... To się robi w ten sposób, że... Pamiętamy czas... aferę pana Jaskierni, pamiętamy. Kolejne afery hazardowe, pamięta się państwo. nie co... chodzi o to, że, że kontrolując Ministerstwo Finansów możesz niektóre tryki podatkowe tolerować albo nie tolerować. To jest proste. Kiedy, kiedyś poznałem, zajmując się e, mafią paliwową, 20 lat temu poznałem uroczego faceta, którego, który był naprawdę gigantyczną, miał kompetencje prawne i merytoryczne w paliwach, ja się go pytam: No, za co ciebie posadzili? On mówi: Za konkurencję. Ale jaką konkurencję? No, co to, bo jak ja słyszę, że siedzi za konkurencję, a potem mi się rozwija ktoś, że konkurowałem z mennicą państwową i drukowałem <grywanie> konkurencyjne banknoty. On mówi: Nie, ja po prostu tak samo czytałem ustawy jak oni i wykorzystywałem luki, które nie były dla mnie przeznaczone. I po prostu chodziło o to, żeby kradli, że tworzono specjalne luki, które mieli wykorzystywać określone grupy ludzi. No i pytanie takie, czy luka jest, wykorzystywanie luki jest przestępstwem, czy bardziej jest tak, że tworzenie luki jest przestępstwem, i co to jest właśnie to podejście do luk prawnych, to drodzy Państwo, polega na tym, że normalny człowiek, jak ma do wyboru, prowadzi biznes to przyjmuje wersję niekorzystną dla siebie, podatkową. Bo się nie chce bić, drodzy Państwo, ileś lat. Bo Urząd Skarbowy Ci wiedzie, zajmie Ci konta i będziesz się z nim bił. Ileś lat. Po prostu zamiast prowadzić biznes, zamiast zarabiać pieniądze, będziesz się bił po prostu o to, że masz rację. Możesz mieć rację w Polsce, ale przegrasz. Zdecydują Ci firmy. Ile ja mam takich jako dziennikarz, ile ja mam takich ludzi, którzy przychodzą, pokazują kwity, i ja, ja zwykle mówię takim ludziom, ale wie pan, tu problem polega na tym, że pana historia nikogo specjalnie nie interesuje. No, pan operujesz tutaj dziesiątkami milionów złotych, ludzie uważają, że jesteś pan po prostu cwany, bogaty, nikt panu nie współczuje, chciałeś być pan kapitalistą, to masz. Jeszcze niektórzy się jeszcze cieszą. Przy tym. I nie, no tego typu rzeczy dzieje. To, że potem to, to, to powoduje to, że koleś po prostu kolejną firmę założy, nie wiem, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, po prostu tak tracimy, tak Polska straciła. Dziesiątki tysięcy ludzi, którzy po prostu odchodzą nawet do droższych systemów podatkowych, ale takich, które są obliczalne, takich, w których. Przewidywalny. Biznes, tak. biznes się planuje na miał czas, nie. Nie, nie, to... nie, na, nie, na, nie na perspektywę no i... pięciu lat czy cztery. Więc mamy mamy teraz do czynienia tak. Mamy tutaj rzeczy, które wiszą nad panem Mencenem, mencenami, bo no mamy sytuację taką, w której jest ta, to jest świeża sprawa ta z tymi Niemcami, o których powiedziałeś, że doszło do tego. Bo co się dzieje? Oni twierdzili, że ich automaty nie są losowe, tylko są powiązane z kursami giełd i, i walut. Natomiast ich w Niemczech trzasnęli na tym, że nie mieli zgody, bo trzeba mieć na prowadzenie działalności na rynkach finansowych, trzeba też mieć zgody. Bo tam z kolei, po prostu, jak oferujesz po prostu konkretne produkty finansowe, bo w tym momencie przestajesz. To, to, to można ktoś powiedzieć, że ktoś poszedł dalej, krok dalej niż oni, oni oberwali swoje zabawy. Nie jesteśmy hazardem, bo działamy na rynku finansowym. A on mówi, dobrze, jak działasz na rynku finansowym, to musisz mieć, podlegasz pod KNF. A twoje, a twoje w tym momencie działalność. Jak nie jest hazardem, to jest przyjmowaniem wkładów finansowych i prowadzić działalność inwestycyjną. Proste. No bo w tym momencie wrzucanie do Twojego automatu kasy jest po prostu takim maszyną krótkotrwałych inwestycji spekulacyjnych na giełdzie. No więc gdzie jest Twoja licencja? I tak i takim zamknęli biznes w Niemczech. No gdzie jest twoje, chłopie, no, gdzie jest twoja licencja? No, skoro, skoro mówisz, że prowadzisz działalność tego, to gdzie, gdzie jest twoje pozwolenie na zarejestrowanie takich, tego? tego? Bo to jest, drodzy państwo, to nie mogę. Ja, ja na przykład z Tomkiem nie mogę nagle zacząć oferować y, y, produktów inwestycyjnych, że to wpłaccie nam pieniądze, a my wam tutaj będziemy wypłacali tego, to, to już jest to albo podlegasz pod ustawę hazardową, albo podlegasz pod KNF. I oni tutaj mieli dziurę w swoim rozumowaniu. Pokazującą, że to wcale nie był y, tego, to był tylko pomysł na omijanie. To, drodzy Państwo, jak kiedyś y, świętej pamięci był taki koleś, nazywał się Krzysztof Habich, on po prostu y, to był koleś, który, y, dla którego omijanie, y, niepłacenia podatków było sztuką, i on zarobił na tym gigantyczne pieniądze, ale miał. Y, miał Miał taki nie. Wiem, oprócz kasy, dla niego było y, zabawą wyjaśnienie, jak was zrobiłem w Bambuko. Spra co sprawiało. Nie był najlepszy pomysł. No nie był, ale, bo, ale to sprawiło, że go w końcu go do więzienia i trzymali go po złości, bo on na przykład robił coś takiego. Były takie historie, że ktoś nie przewidział, że, że jak wprowadzisz zakład pracy chronionej, który nie płacił VAT-u w obieg jakiś vat to się w pewnym momencie pojawiał ci VAT, którego nikt nie zapłacił. I potem jak eksportowałeś taką koszulkę wyprodukowaną przez zakład pracy chronionej, to dostawałeś zwrot VAT-u. Więc trzeba było tylko odpowiednio wysoką cenę takiej koszulki zrobić. Na przykład w sytuacji, kiedy wszystkie koszulki kosztowały, nie wiem, 5 zł, 10 zł, to robiłeś cenę 100 zł. Dostawałeś od takiej koszulki 23 zł. Ja pamiętam, że jednym z jego pomysłów było robienie koszulek z Laurentem Kabilą i eksportowanie ich do Konga. No i drodzy Państwo, to był jednak fachowiec. Oni pojechali i sprawdzili. On nie to, że on wyrzucał to za granicę i po prostu zostawał. on wynajął po prostu skład w tym Kongu, gdzie dowoził te koszulki. Gdzie po prostu fizycznie... Nie były pozorowane działania gospodarcze. Nie, one po prostu tam, one tam dopływały i, były, i, 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 i nie można było postawić zarzutu fikcyjności i wykorzystywania luk w prawie, bo koszulki były produkowane, koszulki były sprzedawane. A to, że się pojawiał tam VAT na skutek błędu, którego że VAT pojawiał się VAT, którego nikt nie zapłacił do zwrotu, to już była insza inszość. Ale on miał też taki piękny motyw, który mnie wtedy rozczulił. Tak się kiedyś zainteresowałem przed wojennymi obligacjami, wszedł nawet wspólnot ze skarbem państwa, bo on był moment taki, kiedy oni dlatego że zyski z obligacji są odliczane od podatku bo chodziło o tym kolesiom tego, no więc on popyślał chwilę, no, że no hola, hola, no, ale to obligacje to nie są tylko te obligacje, które teraz państwo nasze wypuszcza, ale obligacjami są również te obligacje przedwojenne na przykład, które są do tej pory ważne i niewykupione, więc on poskupywał te, te wszystkie obligacje, które były śmieciowe miały wartość numizmatyczną i następnie one, te firmy, Prywatne, kupowały za swój zysk te obligacje i następnie wykazywały te zyski, które wykazywały, wykazywały jako zyski z obligacji i nie podlegające opodatkowaniu. I on to wszystko opisał w jaki sposób tego. No to przecież oni dostali po prostu no i tam w końcu tam Habik nie wiem ile, ileś miesięcy spędził, właśnie, ale to spędzał nie za znajdowanie luk w prawie, tylko za to, że im się chwalił i pokazywał im te rzeczy. Natomiast ja tutaj patrzę, że te luki w prawie, które sobie tak przypisywał, znajdywanie ich właśnie. Mencen albo mencenowie, no to są właśnie takie luki w prawie pozorne, no bo to jest to, co spotkało pana Adama Gie w Niemczech, tak. że z jednej strony omijamy prawo o hazardzie, bo stawiamy jednorękiego bandytę, którego twierdzimy, że nie jest jednorękim bandytą, tylko jest maszyną, do, gdzie się nie ma działań losowych, tylko jest działalność w oparciu o kurs walut. Ale nie zadbaliśmy o to żeby mieć pozwolenie na działalność inwestycyjną. I wszystko się nam tutaj rypie, no bo skoro nie mamy pozwolenia na działalność inwestycyjną. Tak, tak jak z tą największą akcją policyjną. No bo tak, tutaj... ale oni on mi właśnie to zajęli, dlatego Tak że... samo działali, tak samo, tak, samo, tak samo działali, stosując luki w prawie, twierdząc, że to nie są automaty hazardowe. A ale to, pokazano, że to, że... było, a to było, że był, nie były automaty hazardowe, tylko w takim razie trzeba, trzeba po prostu w takiej grze. Kotka i myszkę. Szczerze mówiąc, drodzy państwo, ja uważam, że. I teraz puszczenie pana Mansena do, do Ministerstwa Finansów, no, no raczej nie wygląda najlepiej. Tak. Znaczy to przede wszystkim, no to drodzy I państwo. Nie rozumieją to ludzie, którzy zajmują się hazardem, i ci, którzy no, to, to zlecają, bo wiedzą, że tutaj już tej perspektywy nie ma. I to Pana Męcena najbardziej boli teraz i to jest największe. Znaczy, to to, znaczy przede wszystkim to jest to, że jego jego obecność w Ministerstwie Finansów, jego pomysł o tym, że drodzy konfederaci, wchodzimy w koalicję z komunistami z PIS, ale ja będę pilnował kasy. Ja, słowo mi znaczy Drodzy Państwo, niestety, ale jeżeli człowiek tak próbuje podchodzić do ludzi, tak jak ja zawsze mówiłem, to jednak mimo wszystko hmm, hmm, Polska nie jest krajem debili, Polska nie jest krajem tego, więc pan Męczes zostanie teraz rozebrany na czynniki pierwsze i lepiej, żeby dla niego, jeżeli jego myśli były czyste i serce było czyste, to lepiej, żeby się zaczął po prostu komunikować i tak jak mówię, zaczął od deklaracji. Nigdy nie będę koalicjantem z pisem. Że nie będę, nie wejdę pod żadnymi okolicznościami. On takiej deklaracji nie złożył. I to jest, drodzy Państwo, powodem, dla których ja twierdzę, że układ on, że on ma dużo więcej do spłacenia. Bo wyjaśniamy na razie sytuację taką, dlaczego przy byle okazji bierze się polityków, ludzi, przedsiębiorców i wsadza ich się do więzienia. Taśmowo ich się wrzuca do więzienia za zarzuty rzędu kilku milionów złotych, trzy miesiące aresztów. To, drodzy Państwo, oni się po prostu nie opieprzają. Po prostu to jest takie, że wrzucają to po prostu tego, a tu nagle jest specjalny taryfikator dla mencenów, mencena, że on dostaje, przy takich zarzutach dostaje po prostu swobodę funkcjonowania. No powiem tak, Tomek się teraz uśmiecha, no bo ja się zadałbym pytanie, co jest warunkiem tego, żeby przy takich zarzutach funkcjonować? Zbigniew Ziobro, no, oczywiście, że Zbigniew Ziobro. No przede wszystkim, nie wiesz, no to jest pytanie takie, że PiS przecież, nie, on się zajmuje konfederacją od samego początku. Oni szukali haków, żeby to środowisko najpierw niszczyć, Najpierw dezintegrować i dopiero w momencie, w którym. Pomijać w sondażach, tak. nie puszczać w ogóle, tak powiem, do mediów. To, to, to była robota. I teraz, robota I teraz, drodzy Państwo, teraz tak. Wy, I chcecie, u, zobaczcie, zobaczcie, myśmy tutaj wyrecytowali wy Wam, ile, ile spraw pozakładali nam. I takich, przepraszam za określenie. Zdjętych wiadomo Nie, no z dupy no bo już tam bo już to, to, to przechodzi. Więc to są, to są, to są po prostu sprawy, które, no, w których się po prostu oni szukają czegoś, po prostu. Zakładają jakąś sprawę, zakładają sprawę, że ja działam na szkodę moich wierzycieli, których nie mam. Ale to im daje na przykład prawo do tego, że oni chcą mieć wniosek, żeby sprawdzić do kogo tego i wchodzą na konta spółki i analizują przepływy finansowe, komu spółka płaci i następnie powołują biegłych. Do tego... U nas, Janku, od ujawnienia tej emisji państwowej, szpiegostwo, tam, tak. no, no, to, to, to wszystko. Pornografia. Cały, y, 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 udostępnianie pornografii no. osobom, które tego nie chcą na przykład. No, tak, Zganiam po ulicy i, i przedstawiam ludziom pornografię. Tak, po prostu. No, ale... Proszę oglądać to. Tak. Tak, tam prosisz oglądać, ty po prostu bierzesz tak, za, łapiesz za włosy, żeby nie można było jeszcze powiek zmru zmrużyć. Tak, oglądaj pornografię. Tak, właśnie, to jest podobrze. To to, to to, ale w, to... w szczególności ja, ja zmuszam do oglądania, biednych funkcjonariuszy oglądania tej, tej pornografii chodzi o, o tą... Zoofilskie, zoofilskie, przedstawienie, które urządził nam Wąsik, Wąsik, Błaszczak i, i, i Kamiński. Tak. Przy, przy, a, produ, a produkcją międzynarodową i ogólnopolską zajął się Jacek... Ja tak... Jacek Natomiast... W najlepszych godzinach oglądalności. Tak. To jest, drodzy Państwo, po prostu, to są bohaterowie... Może tutaj chodziło o to, co Jarosław teraz, Kaczyński, mi tą seksualizację dzieci, bo dużo dzieci może też... To nie, nie słuchaj, to to, ja, myślę, ja myślę, że to są ci si bohaterowie ruchu, wiesz, uwolnić, uwolnić, uwolnić zoofilię. Natomiast, nie no, ja jeszcze raz, drodzy Państwo, mówię, no, ja mam dużo znajomych na międzynarodową skalę i, i oni nie chcieli mi uwierzyć, że polski minister spraw wewnętrznych i szef słów tajnych służb zrobił konferencję, na której wyemitował materiały zoofilskie. I to była tak. oficjalna konferencja dla, otwarta dla wszystkich mediów, z której materiały zostały potem pokazane publicznie. Pomyślcie, tak, szanowni państwo, jak jak to brać, brać trywializować, to okazuje się, że jednym z koronnych argumentów, żeby wydać kilka miliardów złotych na płot, to jest to, żeby nasze krowy nie były gwałcone przez uchodźców. No, do tego doprowadza. Ale to jest, ale bardzo mi się podoba, nawet skąd oni wzięli potem te, te materiały, które dziwnym trafem wyglądały. No to, tak to to ich dyżurne materiały, to Piotr. Ale to właśnie to nie ochrony, to Piotr, mówię, ale ta, tak? słuchaj, ale to najbardziej mi się podobało, że to zostało znalezione w jakiejś karcie, którą znaleźli w lesie. Któru uznali, że na pewno tą kartę zgubili e, uchodźcy. No bo jak wiadomo. No kto inny. No, przecież Chyba nie, 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 nie ci nie, nie Ale jak wiadomo, ale jak wiadomo, ci przedzierający się do Polski, to mają w tym e, po prostu w zestawie tam woda, jedzenie tamtego i. i Jedni złofilskie, koniecznie złofilskie, tak. Więc po prostu że <popular> <mumbles> Powiem w ten sposób, no, <popular> Wojsiek po prostu z kamieńskim, to <popular> Drodzy Państwo, to ja znam y, i Tomek zna ich więcej, takich funkcjonariuszy, którzy by znacznie lepsze y, im rzeczy powymyślali, mając jakieś 2-2,5 promila we krwi, które byłyby dużo lepiej się, dużo lepiej się trzymały. No lepiej by szło, gdyby nie wiem, zjadali dzieci na przykład, jakieś tutaj pokazane, wiesz, zraszyte sceny, <grym> prawda? I tak. W każdym razie, Szanowni Państwo, kwity na, na męcenach, Pity na Mencena to jest dopiero początek, to jest dopiero teraz się to po tego, bo to jest teraz trzeba, trzeba zobaczyć. Fakt, że on wpycha brata do polityki, że chce z niego zrobić posła też jest bardzo ciekawą historią. Listy Konfederacji, tak było mówione, że będą pokazane 18 kwietnia, nie zostały pokazane, były omawiane. Pojawiło się tam, zdaniem moich rozmówców z Konfederacji, 5-6 nazwisk które można uznać za nazwiska przychylne pisowi. Pojawiło się też nazwisko, jest takie fajne słowo impektore. To jest taki kandydat, kardynał na przykład, którego nie chce papież ujawnić nazwiska, dlatego że jest na przykład w kraju, w którym kościół jest prześladowany. ja on sobie go wtedy zachowuje jako takim kandydatem w sercu. I Sławomir Mencen. Zrobił sobie takiego kandydata w Warszawie, w okręgu podwarszawskim. Takiego kandydata w sercu właśnie sobie zrobił. Pokazał jego nazwisko niby najbliższym współpracownikom. jest to osoba, kolejna osoba, która, która może też uchodzić za człowieka, który przejdzie do PiSu i będzie głosował z PiSem. Natomiast w czym jest polega, w czym ja upatrywałem momentu? No bo. Dlaczego PiS musi coś mieć mocnego na Mencena? Dlatego, że największym problemem PiSu jest to, że się wchodzi jeden i drugi Mencen do parlamentu im zakładając, że oni wytrzymają. No, bo ja powiem szczerze, że po tym, co się pojawiło na temat Tomasza Mencena, no ja myślę, że panowie w Konfederacji będą mieli duży ból, żeby obronić jego obecność na listach wyborczych. Mamy już nie tylko Polskę, mamy też Niemcy, które mają działalność w Niemczech. i Teraz po prostu pytanie jest takie: jak się PiS zabezpieczy przed sytuacją taką, w której Męcem po, po, po ukonstytuowaniu się nowego parlamentu, mając immunitet, on i brat, nagle zaczynają po prostu im brykać? I tutaj jest pytanie: właśnie, gdzie jest to, zabezpie gdzie jest to zabezpieczenie Jarosława Kaczyńskiego, gdzie jest to zabezpieczenie Mateusza Morawieckiego prawdopodobnie, przepraszam za określenie, najprostsza rzecz, chciwość, czyli ten dostęp do Ministerstwa Finansów. Koleś, który po prostu robi dla branży hazardowej, to już nawet nie jest lis w kurniku. To jest, Tomku, yy, seksocholik w domu publicznym? No, można, można powiedzieć, no, no, tak powiedzieć. No, no bo to jest... No może to i jest lis w kurniku, no. No bo, to jest, no, no bo to jest tak, że on e, e, po prostu jest w stanie i to jeszcze... Stanie... No mój Buś urzeźnikał, tu leży właśnie bu, buś, no. tak No Buś urzeźnikał. Leż sobie, leż, 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 tak, tak, tak. bo mi tutaj. Więc co jest, drodzy Państwo, no poważne haki, e, haki, które dyskwalifikują w mojej ocenie dopóty, dopóty pan Sławomir Męcen nie zdeklaruje się jednoznacznie jako osoba, która nigdy pod żadnym pozorem z pisem nie będzie funkcjonować, dopóty moim zdaniem należy traktować to, że jest cały czas zahakowany. Ja da, rozmawiałem z ludźmi właśnie z służb, no to drodzy Państwo, powiem tak, więc zacytuję sobie. Panowie, już oprócz tego, że się śmieli. Czy, czy chcą, teraz zacytuję panią, czy co chcą, czy nie? Bratu grozi 8 lat. Temat jest, trwa długo, ponieważ tam jest po prostu przybicie, tak zwanej grupy. Są więc inne wyroki. Grupa przestępcza, drodzy państwo, to jest rzeczywiście to jest dużo. Że już są w tej grupie przestępczej, są już po prostu osoby wskazane. I krótko mówiąc, zdaniem ludzi służb, Sławomir po prostu musi pójść na koalicję z pisem, bo inaczej nikt mu inny tej sprawy nie skręci. Koniec to jest ich, To jest ich twierdzenie. I powiem w ten sposób: na razie pan Mencen zachowując się tak, jak się zachowuje, czyli strzelając do posłańców, wyzywając od Meneli pana mecenasa Giertycha, Przy okazji też jest zabawna historia, bo pan Tyszka, pan Tyszka to jest bardzo ciekawa rzecz. Moi rozmówcy, mimo że pan Tyszka się wypowiada też podobnie jak pan Mencen, agresywnie wobec PiSu, natomiast też cały czas nie ma tutaj historii pod hasłem nigdy pod żadnym pozorem żadnej koalicji z PiSem. Więc pan Tyszka, nowy nabytek, człowiek, który przez lata, jak to wszyscy się robią żarty, latał za szmatą po Sejmie, czyli z Pawełem Kukizem. Więc Tyszka postanowił bronić swojego pryncypała i dobroczyńcę, czyli właśnie Mira Mencena. No i zaatakował mecenasa Giertycha, można powiedzieć w taki dosyć e, e, niewybredny sposób. Nazywając go tutaj e, sobie, sobie pozwolę przeczytać, nie ma w, nie, nie ma bardziej żałosnych. Żałosnej historii w polskiej polityce niż Roman Giertych. Człowiek, który kiedyś w coś wierzył, złamany potem brutalnie przez Kaczyńskiego, potem przez Tuska. Człowiek płaszczący się, bez poglądów, bez, bez godności, hejter. Naprawdę mi go żal. I odpowiedź pana mecenasa Giertycha, która zasługuje na to, żeby ją przeczytać w całości, panie pośle. Zasadniczo nie odpowiadam na zniewagi i zniesławienia posłów Konfederacji, lecz pomyślałem sobie, że Pana osoba, sprzątająca ośrodki dla cudzoziemców, będzie pięknym przykładem dla młodych ludzi, że nie należy zniesławiać i znieważać innych. Zostanie Pan oskarżony o zniesławienie mnie z artykułu 212 e, paragraf 2 KK. Grozi za to dwa lata więzienia. Lecz ja się zgodzę na pana pracę przez rok polegającą na sprzątaniu ośrodków dla cudzoziemców. To będzie bardzo symboliczne. Były poseł Kiza, Gowina i Mencena służący biednym imigrantom w utrzymaniu w czystości używanych przez nich pomieszczeń. Proszę się poduczyć konserwowania powierzchni użytkowej, gdyż taki wyrok ma pan już jak w banku. Więc ja usłyszałem o, o, o Panu Tyszce tekst, bo się pytam. Bo też mi, bo pytałem panów, no niech sobie Wąsik szuka tych wiewiórek właśnie pytałem panów ze służb, kto jest, kto jest jeszcze tym rozmówcą, kto, jest, kto jeszcze pracuje nad koalicją PiS, no bo pis z Konfederacją. No i wskazano mi na I bardzo ciekawa okoliczność, że były takie żarty, dlaczego. Jak, w jaki sposób kup, yy, Kaczyński kupił kukiza? Dzisiaj tam wiemy, że się pojawiło gdzieś 4 miliony. Wskazałbym jeszcze jedną osobę, może zaszantażowaną, za ale. to, ale to zaraz. Ale to, wiadomo, 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 mówiliśmy o Adamie Lipińskim, mówiliśmy o Przemysławie Wiplerze i jego wspólniku Michale Krzymowskim. Michał Krzymowski napisał nieźle czytającą się książkę o Jarosławie Kaczyńskim, ale pominął tam wszystkie rzeczy, które prezesa naprawdę bolą. Na przykład, ja zadałem mu pytanie, Michał, ale dlaczego nie umieściłeś tam w ogóle kwestii orientacji seksualnej prezesa? A bo wiesz, bo to wszystko ploty. Ja mówię, przecież to nieprawda. Już masz, miałeś konkretne publikacje, które trzeba byłoby. Od publikacji w tygodniku nie po wypowiedź prezes, prezydenta Alecha Kaczyńskiego, Lecha Wałęsy, przepraszam, o zaproszeniu. Lecha z mężem, i, Lecha z żoną Jarosława z mężem, po wypowiedź Lecha Wałęsy w października 2006 roku dla programu teraz My, Tomasza Sakielskiego i Andrzeja Morozowskiego, którzy po prostu, gdzie pan pre, prezydent Wałęsa powiedział po prostu, że to jest że to jest, że to wszystko było w materiałach służb i tam bardzo tak dosyć mocno to nakreślił i tak dalej, i tak dalej. No i on się tym. Nie, nie, nie ustosunkował się Michał do, do tych właśnie sugestii, że tak odpuścił prezesowi. Po czym pan Adam Bielan w kłótni pomiędzy Krzymowskim i Wiplerem panowie się tam zapowiedzieli sobie. Muszę właśnie się zapytać, jak to z tymi pozwami, czy czy, aby, czy aktami oskarżenia, czy aby na pewno Wipler i Krzymowski dowieźli te akty oskarżenia i pozwy Bielanowi. Oni się tam oskarżyli, to znaczy, Bialan oskarżył o to, że to oni stali za próbą wyłudzenia tych pieniędzy z NCBIR-u. Ci odpowiedzieli mu, że będzie miał pozew cywilny i karny. Wydaje mi się, że nie mogą nie złożyć po takiej mocnej Olaf może teraz rozsądzi tą sprawę już. Ola, nie, ale, 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 ale chodziło, o coś, chodziło słuchaj, o coś innego. On ich nazwał rzeźnikami z Nowogrodzkiej, że oni mają po prostu gigantyczne wpływy. I, i, I tutaj y, powiem w ten sposób, y, zaczęło mi to pasować, zaczęły moje wiórki wskazywać, że tym człowiekiem, który właśnie miał takie świetne relacje i ma na Nowogrodzkiej, był y, jest właśnie Michał Krzymowski. Że ja patrzyłem, ty mówię, ty patrzysz na Wiplera, a przecież Wiplera tam nikt nie szanuje, łącznie z Jarosławem. Krzymowski. Mm -hmm. który jest tam gdzieś tam, wiesz, cicha woda, wiesz, on jest tym mniejszym wspólnikiem, wiesz, Bo jest więcej udziałów, więcej ma, ma, ma Wipler. W każdym razie Tyszka miał zostać uwiedziony przez Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński, drodzy Państwo, my to naprawdę Państwu powtarzamy, to nie jest tego. On na przykład wierzy, on powtarza Wąsikowi i Kamińskiemu, że gdybym ja się spotkał z nim, to by po prostu spłynęła na mnie łaska i wyszedłbym odmieniony. On po prostu jest święcie przekonany, że on dysponuje jakimś tam czarem, tak, który on. już ten geniusz, który teraz no, ciężko jest zobaczyć. Żebyś, nie, bo żebyś, nie potrafimy go zobaczyć. Powiem ci tak: na obronę pana Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ opowiadałem tą historię paru ludziom, którzy go dosyć dobrze znają, to twierdzą, że przekonanie Kaczyńskiego nie opiera się tylko i wyłącznie na tak zwanym wishful thinking, czyli myśleniu życzeniowym, myśleniu pobożnym że on naprawdę ma taki wpływ. Natomiast ja niestety, ja, ja się śmieję zawsze z innego, że jak, jak wszyscy chodzą na, na, na Windowsie, to ja chodzę na Linuxie, więc dla mnie pan prezes i z jego, że tak powiem, czarem to trochę, trochę, tro, 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 trochę, trochę źle trafi. Natomiast y, panu, panie prezesie, panu Wąsik y, wytłumacza. Enek, nie w tym fachu, ten wpływ nie w tym fachu. Nie, no to jest, znaczy... <śledziany> Nie ta osoba i nie ten fach. Natomiast, tak. natomiast tak. może ten fach, ale nie ta osoba. Natomiast w, w każdym razie on kupił w ten sposób miał kupić właśnie tyżkę do swojego projektu, tak jak kupił kukiza. Kiedy myśmy szukali tej gotówki, to powiedzieli: Nie, kukiza on kupił tym, że się napił z nim alkoholu, tak. przeszedł z nim na ty. I Taką współ... fraternizacją. Tak. Kukiz dostał coś, czego nie dostał, Wielu działaczy mało. PiS nie ma. Tak, tak. Czego wielu działaczy pisu, którzy siedzą tam po 25 lat przy Jarosławie Kaczyńskim tak. i nie dostąpili zaszczytu przejścia na ty. On dostał te, te kolacje, te śpiewy wspólne, to tak... No to tak. jest, to jest i to właśnie tam mi powiedzieli właśnie, tak. że to było przed tym czterema, że tak kupił Kukiza, że to taka ja i Jarek, ja z Jarki. My z Jarkiem. Że on już tam, wiesz, to, to, ja, ja tam ja bym tam Pawłowi powiedział pod hasłem, czy tak bo świetnie brzmi potem e, teraz po, po, po wojnie brzmiało ja i ja Adolf. My z Adolfem. Oczywiście z, z całym szacunkiem, oczywiście dla osiągnięć pana prezesa. E, natomiast. Mm... Jakich? I czy ja mówię takich osiągnięć, akurat to było takich, no bo ja mówię takich osiągnięć, ale Adolf, no, więc ja mówię, że. No muszę panu profesorowi przyznać, że pan prezes umie skłócić wszystkich rewelacyjnych. Tak, ale ja mówię, że to tak. nie, bo ja tu jest zastrzeżeniem, wiesz, per proporcja, że no wiesz, no Adolf, pan prezes to najbardziej to wykończył tylko 200 tysięcy osób słabą polityką, ponad 200 tysięcy osób słabą polityką. Pokłócił swój obóz już tak, że tam już polityką zdrowotną. z nikim nie może pracować. Dobrze. Szanowni Państwo, świetnie nam się gada, ale musimy kończyć. Historia Ekspert, Ostatnia Twierdza Hitlera. To jest magazyn, który jesteśmy wydawcą. Niedawno wszedł do sprzedaży polski księgowy A la Capone o Aleksandrze Sycowskim. Nie przeczytamy o nim książek, nie obejrzymy żadnego filmu. Jego naprawdę krótkimi są tylko krótkie wzmianki w okresie międzywojennym. I na, nich, na ich podstawie powstał. Ten artykuł. To jest, drodzy Państwo, naprawdę bardzo ciekawa historia. Warto ją przeczytać. Oprócz tego w tym numerze, jak zniszczono Kuklux, to jest tekst mojego brata, redaktora naczelnego historii ekspert. Polecam jego kanał na YouTubie. To jest kanał z bardzo mądrymi materiałami, z bardzo ciekawymi materiałami dotyczącymi historii, ekonomii. Jest tam mniej polityki, ale dzięki temu Państwo możecie zrozumieć, o co chodzi w polityce tego. Oprócz tego jest tutaj jeszcze a taki trochę lifestyle'owy artykuł, jak zarost, jak Broda zmieniła w historię świata. I jest też, drodzy Państwo, też bardzo ciekawa historia zdumiewająca rodzina i Lenina. Informacje o krewnych i przodkach wodza rewolucji traktowano w Związku Sowieckim jako tajemnicę państwową. dlaczego? Historia ekspert polecam. Polecamy oczywiście naszą książkę, która mi się teraz... A, jest, już się znalazło, nie zabi... myślałem, że się zawieszyła. No. Książka. O, można powiedzieć, nasz wkład popularyzację historii o tym, jak się robi karierę w Pisie, trzeba zacząć od donoszenia. Drodzy Państwo, dzięki temu można, właśnie, jak ktoś zaczyna od donoszenia, to skończy w Pisie. Chyba to, to właśnie, o, jeszcze, miałem, o, to jeszcze możemy polecić. To, to pan, specjalnie dla pana Sławomira Mencena, którego, który na pewno obejrzy ten materiał. Polecamy książkę Mecenasa Romana Giertycha, Kariera prokuratora żółcia. Panie prezesie, nie jest jeszcze za późno. Wciąż można wysiąść z pociągu o nazwie PiS i koalicja z pisem. A tu można przeczytać, dlaczego z pisem to jest udział. To oczywiście jest. To jest oczywiście powieść z kluczem. Tu nie ma w opisie jest partia dobra i uczciwość zamiast. Tadeusza Rydzyka jest Tomasz, jest ojciec Tomasz, jest zamiast Jarosława Kaczyńskiego jest zupełnie niepasujący do jego profilu prezes Balbinowski, Świętosław. Ale warto przeczytać. Kariera prokuratora Żółcia, ona jest dostępna na ekoredonum.pl, to jest Drodzy Państwo, strona wydawnictwa jest dostępna w wielu różnych miejscach, ale tam zdaje się jest najkorzystniejsza cena: kariera, prokuratora Żółcia. Warto się nad tym pochylić. Szczególnie polecamy naprawdę panu Męcenowi, żeby nie było potem, że pana ktoś nie ostrzegał, czym się kończy związek z Jarosławem Kaczyńskim. Pąsik, tak jak obiecałem i Kamiński, co zrobię, to zrobiłem. Tak jak wiesz, kompletowane są dokumenty. Związane z waszą przestępczą działalnością i z tym, że urządziliście sobie takie polowanie na Pińskiego i Szwajgierta. Spisane będą wszystkie czyny, tak jak wiesz. Także tutaj niezależnie od tego, jak to będzie, czy będzie dłużej, czy krócej, to wy za to odpowiecie. To nie jest tak, że wy możecie sobie po prostu wszczynać operacje specjalne, bo wam tak się zachciało. Bo robicie też problem. No nie tylko, nie tylko mm, prokuratorom, ale i funkcjonariuszom, naprawdę różnym ludziom. Dla waszego widzi mi się i dlatego, że wy popełniacie przestępstwo, po prostu popełniacie przestępstwa. I to będzie ukarane. Obiecałem, tak będzie. I Janek tak. Nie pytajcie się, Janek też to zrobi. Także. W tym tygodniu nie składam. Tak. Także, jak wiecie, słowo to jest słowo. Tak, macie moje słowo, że w tym tygodniu złożę, złożę wniosek o podejrzenie popełnienia przestępstwa z wnioskiem o ściganie, w szczególności wymienię tam prokuratorów i funkcjonariuszy służb specjalnych prowadzących przeciwko mnie operacje specjalne, a także tych, którzy wpisują członków moich rodzin, mojej rodziny w centralną bazę zainteresowań operacyjnych, bo, bo tak. I zobaczymy, jak się liście, Wpadliście tak. chociażby na tej skali, bo dla ludziom się po prostu w o. głowie nie mieści, że można e, inicjować tyle operacji specjalnych dla waszego miasta, dla polowania, żeby na czymś złapać. Tak, tak że, że już widać że coś zrobimy. Szanowni Państwo, do zobaczenia.